Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z SSO. Ja jestem Sernik. Dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek ze Star Stable. To jest kolejny z starymi animacjami, a nasze pytanie mają najnowsze animacje. Chodź, macie cichutko. He. Nie wiem, co do tej pory zrobił pan Fans i jego popielecznicy, ale jasne jest, że Garnok nigdy wcześniej nie był tak aktywny jak teraz. Teraz musimy się ustrzec przed nowymi szczelinami. Mogą się pojawić w każdej chwili, uwierz mi. Będzie ich coraz więcej. Będę pomagać w zamknięciu tych, których dam radę. Jesteś gotowa, aby pomóc mi w uratowaniu Jorvik przed pandorycznym zagrożeniem ze strony Garnoka? Nawet jeśli niesie to zagrożenia, zakończenie naszego czasu, a może i wyrzucenia nas poza niego? Uła. No okej. Proszę, Annalisa. Mamy ważne zadanie. Jako strażnicy Aiden mamy obowiązek chronić Jorvik przed pochłaniającą je różową mgłą. Od teraz musimy być czujni. Musimy być gotowi każdego dnia. Myślę, że najprościej będzie pojechać w góry i stamtąd spojrzeć na ziemię. Różowy blask widać z bardzo daleka. Najłatwiej zobaczyć go wieczorem, w nocy i nad ranem. Bądźcie dobrze poinformowani. Inni ludzie mogą znajdować szczeliny i informować Was o tym. Niech światło Aiden świeci nad Wami w tych niespokojnych, różowych czasach. Mamy u Elizabeth. Mieliście nową drogę do cyrku. Czy co to już chodzi? No chyba, że to będzie coś związanego z podwózkami. Jak najbardziej. Właśnie. Ale nowa droga do cyrku to równie dobrze. Może być wytyczenie szlaku do cyrku. Nie. Dobrze, że mamy jakieś zadania. Ja się tak bałam, że to będzie jedno zadanie. Okay. Ewentualnie dwa. Czemu nie chcę dołączyć do następnego, chyba się nie godzicie. To się chyba nie mogę już wyjąć. No. Dawaj, Elizabeth. Wiem, że masz niezmiernie ważne informacje. Zanim pomożesz mi zebrać 4 kopie księgi ceremonii światła, mam dla ciebie pilne zadanie. Druidzi mają doskonałego szpiega na swoich usługach. Na sposób, by dyskretnie skontaktować się ze wszystkimi naszymi sojusznikami. Czy dotąd mnie trenował na ZZZ? Fortnite. Radio ZZZ. Chciałabym, by skontaktował się z naszymi sojusznikami i przekazał im, co się dzieje. W ten sposób wszyscy, którzy są lojalni naszej sprawie, będą mieli oczy szeroko otwarte na wszystko, co podejrzane i dadzą nam znać, jeśli Dark Core coś knuje. Mistrz szpiegów mieszka z dala od cywilizacji, ale na szczęście niezbyt daleko od nas. Jedź ścieżką do padoku, gdzie wykonywałaś swoje druidzkie ćwiczenia, ale skręć w lewo zamiast w prawo. Gdzieś tam powinna się znaleźć sekretną jaskinię mistrza szpiegów. Tak. W sensie nie jest to taka tania jaskinia, bo ja jeżdżąc sobie wzdłuż północnego masywu górskiego odkryłam to. Jak chciałam z obserwatorium Maria się dostać do Valadale, że tak powiem, próbowałam na skróty. Ale nic z tego nie wyszło, utknęłam i musiałam i przez szperek jakby konia mocno nadszarpnęłam jego zdrowie i trafiłam do Morland. I w końcu nie pojechałam na skróty. Ale nie wiem, jak tam trafić tak dokładnie. No dobrze, że nagrywamy. A tu w lewo. A cię pocieszył na tym, bo nie można tam coś mówić, ale są prawie północ. Właśnie się dopiero połowa się założy. To jest taki super. O, tu jest. Tu jest. O, drzwi się otworzyły. No znowu wygląda jak druid. Czemu oni wszyscy wyglądają tak samo jak... Albo podobnie do Avalona. O, czy to jest podwózka? To jest chyba podwózka. Ale to jesteś mi gocie jak podwózka. To jest podwózka.
Witaj w moim sekretnym świecie, Annalisa. Dobra, zobaczmy, czy to jest polska. Transporter nie jest aktywny. Czyli jednak jest to wózka. A to ma jakąś ten, tam, no, wóz i tam wchodzimy w kole tego wóza. Tak. Skąd wiem, kim jesteś? Hehe, nie zwoł mnie mistrzem szpiegów bez powodu. Czyli dlaczego myśmy do Dark Core zamiastniego? Jej, żeby zobaczyć, co się dzieje w Dark Core. No ale on mógł. Nie mógł. Zawsze wiem o wszystkim, co się tu dzieje. Widzisz, tu, nie na platformie. Wiem wszystko o rzeczach, o których nie powinnaś mieć pojęcia. Znam wszystkie sekrety, kłamstwa i niespodzianki, o których nikt nie wie. Radzę sobie z informacjami. Nie do mnie należy czynny udział w akcji. Zbieram informacje i czasami mogę się nimi z tobą podzielić, ale jeśli pytanie będzie odpowiednie. Już wiem, czego chcesz, ale musisz mnie poprosić. Takie są moje zasady. Dzień. A więc druidzi chcą, bym aktywował wszystkich szpiegów, by mieli oko na aktywności Dark Core. By obserwowali, czy nie dzieje się nic podejrzanego, co mogłoby wskazywać na uruchomienie ciemnej ceremonii lub czegoś podobnego. Tak. Brak wygórek, ale skoro już tak dużo wiesz, to brak wygórek. Chciałbym ci pomóc, ale niestety wszystkie moje wybiórki są teraz na kursie kopania dla zaawansowanych na pustyni Sahara. Dokładnie. Wiewiórki. Co mają z tym wspólnego? Hoho, całe mnóstwo. Wielu szpiegów wysyła wiadomości gołębiami. Ja wysyłam wiewiórki. Nie masz nawet pojęcia, ile tuneli pod Jorvik mają te małe spryciule. Tunele i szlaki tworzące ogromną sieć, pulsujące życiem dzień i noc. Są też tunele ekspresowe, które pozwalają im na dostarczenie wiadomości w takim czasie, o jakim gołąb może tylko śnić. Te maluchy są niesamowite. Ja mega dziwiora, mogę ci pożyczyć. Powiem ci o tym więcej później, a teraz powiem ci, że chcesz mi powiedzieć, że Steve ma wiewiórki, które mogłyby się nadać, podczas gdy inne wiewiórki są na kursie. Może mogłabyś pojechać na farmę Steve'a i porozmawiać z tamtejszymi wiewiórkami? Masz z nim dobry kontakt. Więc to pewnie najlepszy pomysł byś to ty rozpoczął rozmowy. A więc dobrze. Jeśli chcesz, możesz użyć mojego konia transportowego. Może nie jest tak nowoczesny, ale działa. Zazwyczaj. Tak. Robimy najpierw to zadanie. Może, bo to chyba będzie szybko z tymi wiewiórami. O! Czyli będę miała tutaj podwózkę. Jak miło. Czekaj, nie znaczy. Pomyśl, Mentos, jak miło, że dali nam tam podwózkę. Czekaj, ale potem do mogę pojechać. Ale gdzie pojechać? Okej, tu zajmę się mi tam wiewiórką. Ale nie taką wyspą? Ze zwykłą wiewiórką. Jedną znaną mi wyspą wiewiórką jest Freak. Gdzie to przykładowałeś? Squeak, squeak! Rrr. Squeak, squeak, rrr, rrr. Squeak? Okej. Okay. Wygląda na to, że wiewiórki rozumieją, 12 z nich wyczekująco na ciebie patrzy. Okej, okay, teraz zbieramy, na to nie wiem. No dobra. Squeak, squeak, wywiórkowaty wolontariusz. 4 na 12. Podniosłam przedmiot, wiewiórkowaty wolontariusz. Ale czemu oni mówią, że wiewiórki to przedmioty? Przecież to też zwierzęta, no nie? Właśnie to nie. Ej, a ta wiewióra tutaj ta główna nie chce. Patrz. Ale ona nie chce być podniesiona, widzisz? Jedna jest niedobra. Że tam będę kończył. Dobrze. Nie mam ci tego za złe, Mentos. Spokojnie. Ja to dobry człowiek. Mam nadzieję, że wam nie przeszkadza, że robimy to wieczorem. No ja tam koło by to przeszkadzało. Podobno najlepiej jest się. W sensie, no bo wiesz, bo jest jakby trochę ciemniej, ale chyba nie jest to też takie straszne. Mam nadzieję. W sensie jest jaśniej niż zwykle, bo normalnie było chyba ciemniej, prawda? Nie wiem. Zrekrutuj wolontariusz. Spójrz na to, ha ha ha!
Przybysze nie mogą się doczekać, by zacząć. Wiewiórki aż palą się... Przepraszam. Dziękuję. Wiewiórki aż palą się, że zostaniesz szpiegami. Ale skoro już tak dużo wiesz, czy moment napisania? Dokończmy może ten moment napisania, bo to może będzie też... Dobrze! Proszę, weź to pióro, żebyś mogła napisać wiadomość do sojuszników. Kiedy będziesz gotowa, wiewiórki przekażą ją dalej. Tak. Bo ja widzisz, będę swoje. Co to robić, co nie daje mi dokuczyć? No, dokładnie. Zwalę jego pióro. Czekaj, a wiesz, że to jest napisane password? Gdzie? Tu ma. O, naprawdę? No. To fajnie. Na komputerku będę jeszcze pokażę, że tutaj, o, jest napisane. Moja postać powinna napisać wiadomość bez dotykania papieru. Gdzie to pisze? Czy ty bierzesz pióro i ten, i stoisz, i pisze. Długo ja jeszcze mam to robić, a 12 razy. To wiecie co, ja to tak troszeczkę utnę jakby. Dobrze, to ja jeszcze muszę, a nie, nie muszę zbierać. Myślałam, że chcę, żebym zebrała, ale skoro nie. Czekaj, jeszcze jedną muszę. Masz ładny charakter pisma, Annalisa. Teraz następna rzecz. Dziękuję. Ja myślałam zawsze, że mam brzydki, ale na spoko. Wiewiórki w akcji. Weź gotową wiadomość i daj ją wiewiórce. Jedną za każdym razem, żeby mogły wykonać swoje zadanie. Patrz, każdy ogromny. Czekaj, ogólnie całkiem ciekawe. Ha, ja tylko mam klikać taką. Ej, a mamy zabrać te sekretne wiadomości. Zajarzyłam, o co chodzi. O nie, to tak po kolei będzie. Nie czekaj. Czemu? Cię nie wiem. Ale ja nic swojego nie zrobiłam. Ale jesteś taka dobra jak twoja postać. No dobrze, może rzeczywiście. Już. No, jeszcze jedno. Zostaw wiadomość. Po usłyszeniu sygnału zostaw wiadomość. Wiewiórki posłańce odeszły swoją wiadomością. Jesteś jeszcze głębszy, już chory myślę. Te wiewiórki się po prostu rozpływają w powietrzu. Ja prawie powiedziałam, że te wiórki. Jesteś śliwny. Dziękuję. Jej, czemu ja to muszę tak robić? To jest prawda, prawda? Wybuduj się z tego tu na ziemi i każdy wypowiedzi. Skoro ten mistrz szpiegowania twierdzi, że są takie inteligentne, to czemu nie mogą się pomyśleć, że mają brać te wiadomości ode mnie? Czemu nie wierzę, że oszczędzilibyśmy masę cennego czasu, który można by... No właśnie, czy można by było zamykać szczelinę? Kiedy można by było dostawać hajs. Może postać tak naprawdę nie jestem zainteresowana, bo będę karmić, bo mam dobrą, czy mam akcję, że tak powiem. Zajęło się tym, nie? No. No dobra. Świetnie ci idzie z tymi maluchami, Annalisa. Mam nadzieję, że to już wszystko. Tymi wybierami. Ale najpierw... O, ale najpierw to trzeba. Ale teraz, skoro już tak dużo wiesz, wiem o wielu rzeczach, wiem o wielu rzeczach, ale nie mogę ci o nich powiedzieć tak po prostu. Rzeczy powinny się czasem rozwijać we własnym tempie. Przeznaczenie, rozumiesz? Ale prawdą jest także to, że pracuję dla strażników Aiden i jestem w stosunku do nich lojalny całym sercem i mówię im wszystko, co wiem. Niestety nie wiem zbyt wiele o rzeczach bezpośrednio z tobą związanych, o których mógłbym ci teraz powiedzieć. Chociaż coś małego? Daj mi pomyśleć. Tak, ho ho! Jedną małą rzecz mogę ci powiedzieć. Szepcze. Dostrzeżono dzikiego konia, który galopuje luzem po Dolinie Złotych Wzgórz. Wyborny koń. Mówią, że zwie się Meteor. Racja, Annalisa, to jest ten Meteor. Dawno utracony koń twojej przyjaciółki Lindy, o ile mnie pamięć nie myli. Ale przecież Linda chyba ma swojego konia. Ona chodzi na piechotę. Naprawdę?
Tak. Przecież ona ta z domkiem z pani Holzwart stoi bez koni. Dobra, to kontynuujemy już to o meteorze. Oczywiście, Annalisa, musimy powiedzieć Lindzie o meteorze. W tej chwili Lindę w bibliotece w winnicy. Powiedz Lindzie, że podejrzewa się, że meteor został dostrzeżony w centralnej części lasu w Złotych Liści. Tylko będzie musiał go łapać. Zapewne tak. A my jesteśmy dobroduszne człowieki. Jesteśmy człowieki, a mam kontrakt z tego, a ja nie mogę cię kliknąć. A mu musisz tutaj podejść. Centrum jest dzieckie. Na samej górze. Co tak patrzysz? Tam. Nie zadam. Gdzie stwarzysz mnie? Wiem to. No co, tylko chciałam tu jest napisane. Zostaję na podpaśnie. O, o, Linda. Bibliotece. Co? To cudownie, jeśli to prawda. Dziękuję, że przyniosłeś mi tę niezwykle radosną dla mnie wiadomość. Pomyśl, jeśli to prawda, mogę odzyskać mojego kochanego meteora. Nie mam teraz innego konia. Po prostu nie mogłam myśleć o jeździe, odkąd zniknął meteor. Mogłabyś przejechać się po lasach Złotych Liści i go poszukać? Mam nadzieję, że ta informacja jest prawdziwa. Jeśli jest tam meteor i jesteś zdezorientowany, weź ze sobą mój kask. Powinien być w stanie go rozpoznać i wiedzieć, czy jest mój. Skąd to wiedziałam? Użyłaś mózgu, Mentos. Tak ogólnie to szkoda, że jest kilka jakby to ująć kilka linii podwózek, że jedne są na Srebrnej Polanie tylko. W sensie na tym terenie, wiesz, Srebrna Polana to dla mnie też Valadale. Chociaż nie jest to może. Ty mam prawie połowę 17. A ja mam mniej. Bo ja też byłam jedną z listą. No i z tym. No i z wyścigiem kusyków, no i takie jedno z Joshem, a ja za to zrobiłam więcej u Sunfieldów. No, że takie z pucharami, no. No, robiłaś takie jedno. No. A ja kojarzę. Że ten Westernowiec. O, pandoryczna szczelinka. No nie, sobie mam jakieś. A gdzie my jedziemy? No, do lasu. A ja mogę też... Tyle lat w kłamstwie. Nie wiem, mi to rozpadł, bo to jeszcze nie. A może się z niej wydostał? Poczekasz, ja wszystko wpadam. Nie, dobra, nie będę tego robić jeszcze. Ja te zadania, gdzie będę zamykać pandoryczne szczeliny, to będę robić poza odcinkiem, bo to takie nudne trochę, żebym cały odcinek... Bardzo przyspieszony wbijanie reputacji, mało kto tak będzie, ale... Ej, ale co ja mam zrobić? Gdzie ten meteor jest? O, tu! Widzę go, widzę go! Ej, stój! Nie! Stój. Stop! Nie, icha! Och, o co tu chodzi? Myślę, że pamiętam ten kask. W końcu coś rozpoznaję w tej całej dziwności. Zabłądziłem w tych lasach, zastanawiając się, kim jestem i gdzie jestem. Ten kask pobudził jakieś wspomnienia. Jestem meteor i spaceruję w świetle księżyca. Linda jest moją zaprzysiężoną partnerką, a Aiden jest cząstką mojej duszy. Kim jesteś i co zrobiłaś z moim jeźdźcem dusz Lindą? Jeśli mogę zapytać. Iha! Spokojnie, aha, Linda. Analisa i Vanilla Dust? Aha, i ty jesteś tu też, żeby zabrać mnie do Lindy? To brzmi cudownie, więc może moje wspomnienia wracają. Już czuję, jak uczucia i wspomnienia zaczynają wracać na swoje miejsce. Ale nadal nie pamiętam, gdzie byłem i jak się tam znalazłem. Drżenie. Ale zgubiłem podkowy przymierzając te lasy, a bez nich naprawdę nie możesz mnie stąd zabrać. Pomogłabyś mi je znaleźć? Spojrzę tam na wzgórzu. Miejsce z runami. Tak. Parsknięcie. Tak, jasne. Nie wiem, czy mam.
kiedyś tylko to było. Poczułka i jakaś zielona kroszka. Nie, nie ma. Nie, czekaj, ja coś widzę. O, też widzę. Coś tam widziałam. Na wzgórzu. Jestem taka mądra. Podkówka. Ha, jedna, tylko jedna. Problem do rozwiązania. Warunki spełnione. A ja nie, ja się proszę z gracą. Znalazłaś je, fantastycznie. Nie, moja pamięć o tym, co się stało, jak do tego doszło, rozwiały się jak wiatr. Nie przychodzi mi żaden obraz do głowy. To tak jakby czas się zatrzymał i został uwięziony we śnie bez snów. Jedyną rzeczą, jaką pamiętam, to to, że wszystko było, daj mi pomyśleć. Teraz pamiętam, zawsze było różowo? Nie. Może zwariowałem, kto wie? Na pewno nie. Pandoryczna szczelinka. Tak czy inaczej. Jedźmy do Lindy, jestem gotowy. Winnica mówisz? Pamiętam to jak przez mgłę. Jedźmy. Dobrze. Jadę za tobą, meteorze, żeby się wydostać z tych strasznych lasów. Jaki on sladki, jak łapusik uroczy. Naprawdę? Jaki on szybki! Co ty widziałeś, co on robił? Widziałam, ale na szczęście będę szybsza, bo jestem mam wspaniałą fizykę. Ale jak on szybko biega! Nie, czekaj, zapomniałam, że jednak zawsze będę pierwszy. Jak on szybko biega! Gdzie on jest? Jeju, aż tak daleko? On jest szybszy od mojego konia. Jeszcze nie pomyślałam, jaki ma ten poziom. A Medea ma 50 chyba. Co kamer? Gdzie jest Medea? Może miałyśmy tu przyjechać chyba. Tu? I do winnicy. No w końcu nie. Czekaj, a co kamer? Ja na nas coś powiem, poczekaj. Tak, do winnicy na pewno, do winnicy. Chyba. Dlaczego ja nie miałam mówić, żeby tylko skoro tak bardzo kocham Meteora? Która tam musiała czekać na wieści od strażników z Ivan. Ja mogła poczekać. Wy mi uwagi, ma to coś ma najwięcej magii wszystkich. Ale to nie po ilości magii się ocenia. O, moja postać się snajpki. Słuchaj, mentor, nie po ilości. Słuchaj, nie po ilości magii, tylko po ilości magii. Tej przyprawy do wyglądu. Po ilości magii w zupie. Czekaj. Gdzie? Tak. Poczekaj, Josh. To ja muszę pogadać z Ludkiem. Z koniem. Hehe, to było szalenie szybkie. Dziękuję tobie, Annalisa i Vanilla Dusk za pomoc. Linda i ja nareszcie razem. Przekaż nasze pozdrowienia przebiegłemu szpiegowi. Mistrzowi szpiegów? Aha, iha. Dziękuję, Annalisa. Czuję się znów kompletna. To tak jakby ktoś podniósł czarną kotarę z moich oczu i wszystko znów stało się jasne. Meteor i ja zjednoczeni i pełni mocy księżyca przepływającej przeze mnie. Znowu jestem pełnym siły jeść ten dusz, jednym ze strażników Aiden. Może zastanawiasz się, co ma księżyc do bycia jeść ten dusz? Nie. Dla jeźdźcy duszy księżyc to wiedza i mądrość. Księżyc symbolizuje też cykl życia od narodzin do śmierci i wszystko pomiędzy. W pewnych okolicznościach i wyjątkowe noce można zobaczyć przeszłość i czasami przyszłość odbijające się w świetle księżyca na tafli spokojnej wody. Księżyc pełen jest zaawansowanej magii, że musimy to sprawdzić, którą druidzi studiują od setek lat. Nie wiem, jak mam ci dziękować. Niech światło księżyca zawsze nad tobą świeci i pomaga ci w trudnych czasach. O, usiarła na nim. Piękny dosiad. I teraz do mistrza szpiegowania. Właśnie. Aj, nie wjechałam. Teraz czuję się jeszcze bardzo krawą, niż byłam. Przestań, proszę cię. Dawaj. Dobra, czyli ja to było wszystko, tak? Jak rozumiem. Z Lindą. James. No, tak. Wszystko z Lindą. To było to. Wszystkie wiewiórki posłańce są w drodze do odbiorców.
Powinny być prawie wszędzie, może. Ach, tak, jak już mówiłem, wiem dużo. Nic nie powinienem mu mówić, ale i tak powiem. Super szpieg. Wiem, że szukasz 4 kopii sekretnej księgi ceremonii światła. By zaoszczędzić ci drogi, mogę ci dać 1 kopię, której potrzebujesz, byś dostarczyła ją Elizabeth. Proszę, do zobaczenia wkrótce. 100 szylingów. 55 patyków. 60 punktów reputacji. Chyba cię nie zupełnie różne rzeczy. Tutaj gapię się naprawdę, żeby jak najszybciej nie wypożyłam. W sensie wypuszczę się miliardy, żeby nie zapisać. Żeby mieć na podwózki. No fakt, na podwózki są bardzo ważne. Nie mam mieć czasu. No tak, mamo. Wiesz, słuchaj, po co ktoś miałby jechać gdzieś, skoro może wydać trochę kasy i dostać się trochę szybciej. Właśnie. Między innymi dlatego, żeby podziwiać sobie widoczki piękne. O, to. Nie trenujesz konia, nic. Ja nie lubię konia trenować. No właśnie, i dlatego byś jakby sobie jeździła, nie? To wtedy jakbyś się trenowało, to wtedy byś mogła. No. Ja wpadam, bo ja tak sobie zrobiłam, że jakby jest konia ruchu. Wszystko poszło dobrze z mistrzem szpiegów? Och, pierwsza z kopii księgi, super, dziękuję. Zostały 3 części, zanim będziemy mogły przekazać je Flipowi i radzi druidów do zbadania. Zaraz zobaczę tylko znajdź drugą część. Dobra. Skoro już zaczęłaś zbierać kopię księgi, mogłabyś odebrać drugą część? To dziwne, ale jest na posesji Jona Jarl. Teraz, kiedy jego duch jest w pełni sił, nie powinno być trudno się do niego dostać. Powinniście już dobrze się znać. Kto to? Fort Pinta, który ci podpowiem. Fort Pinta. Fort Pinta. Fort Pinta. Dobrze, Fort Pinta. Ale wiesz, co to jest Fort Pinta. Fort Pinta. Czekaj, o, Fort Pinta. Fort Pinta. Bo to jest od statku, który płynął z Krzysztofem Kolumbem. Naprawdę? Ponieważ ja cię muszę... Nie, poczekaj, proszę. Dobrze, zwolnij trochę. Ale przypominam ci, że ty nie pamiętasz, którędy mamy jechać, a ja mniej więcej tak. Była trochę tylko przyda, no i też bym wiedziała. No dobrze. Codziennie dla ciebie jadę powoli. Ja czuję się w twoim ulubionym kącie. No. I czekaj, co? Dobra, wiem, gdzie ty jest. Wiem, gdzie ty jest. Spokojnie. Ja wszystko wiem. Fak, nie wpadam na co. No dobrze, więc tutaj Mentos. Musimy dotrzeć i trzeba się spodziewać. Ale tam, gdzie sobie zrobiłyśmy, tam tak świeci. Tak, tak padnie. Ale tam, gdzie my sobie zrobiłyśmy, tam tak świeci. Tak, Mentos. Najlepszy, nie? Logiczne. To jest jego posesja, rozumiem. Pani zazdroszczę mieszkania. Kto idzie? Kto zakłóca wieczny odpoczynek? Ach, to tylko ty, Annalisa. Druga kopia księgi właściwie jest tutaj. Jest zamknięta w komnacie księżyca. Dokładnie, Annalisa, w komnacie za tamtymi drzwiami. Jest tylko jedna osoba, która może otworzyć te drzwi i jest to Linda. Kolejne będzie. Linda jest znów kompletna, czuję to. Ma moc i wiedzę, by otworzyć komnatę księżyca. Sprowadź ją, moja droga. Jasne. Nie przyjmę. Ja proponuję wezwać podwózkę. Znowu podwózkę? Tak. Tak sobie myślę, że pozostałe 2 części zrobimy w następnym odcinku. Zresztą będzie się trochę krótki. Trudno. Tam nie było to się długie, to nie takie trochę krótkie. Trudno bywa. Ale ten odcinek też nie będzie się, nie? No. Tak. Zwróć uwagę, że dzisiaj to dość szerokie pojęcie. Wiecie, że przed snem. Tego to już nie mogę obiecać. Będę robiła sama. Oj. A ja sama potrzebuję konemara.
Ja też. Ja i Meteor po tym, co dla nas zrobiłaś, możemy przynajmniej pomóc ci w twojej przygodzie i zdobyciu drugich artefaktów. Wezmę transportu do Fortu Pinta i pojadę prosto do grobowca. Spotkamy się przed drzwiami księżyca. Mam ze sobą klucz księżyca. Mam już też moc, by otworzyć drzwi. Jest to coś, czego nie chciałabyś przegapić. Aha, znowu nie ma czego jeszcze. Chodź, przeżyjesz jakoś. Spotykamy się tym, nie? No, fajnie. Ja robię cięcie i widzimy się w grobowcu. No, my już jesteśmy. Jak widzicie, Meteor też musi tu poczekać. Więc to nie jest tak, że tylko mojego konia wykluczają. Proponowałabym podejść do Lindy. Proszę, czekam na ciebie, żebyś była tu w momencie, kiedy komnata księżyca się otworzy. Przygotuj się. Pokonamy to. Czekaj, no, kiedy chcesz odpowiedzieć na pytanie? No. Ja powiem. No, taki fajny. No, dobra. Ale to fajnie, jeszcze fajnie. Teraz komnata księżyca jest otwarta. Koło czasu zatoczyło krąg i przeniosło Jowik w nowy, odmienny stan. W komnacie księżyca znajdziesz drugą część księgi ceremonii światła. Pozwól mi ją sprawdzić, zanim zabierze się do Elizabeth. To jest jeszcze fajnie niż w tej słońca. Ale spójrz, bo to będzie jeszcze gwiazdy. Niż w czym słońca? W tej komnacie. W jakiej komnacie słońca? Przecież tam, tej tu, o. Teraz jest tam. To tam, tu jest gwiazdy, czekaj. Tu jest gwiazda, tu jest księżyc. Czyli to jest słońce? Chyba tak, nie? Ja nie wiem, mi się wydawało, że to jest takie wejście. Nie, tego nie było na początku. No wiem. A może tak, to chyba słoń. Ach, tak, nie nadgryzł jej ząb czasu. Zapis wygląda, jakby był zrobiony wczoraj. Jest kompletna i nienaruszona. Dobrze. Zabierz księgę do Elizabeth. Uważaj, jest prosto do Elizabeth. Na zewnątrz są moce, które chciałyby ci to odebrać. Ale że ja mam jechać bez podwózki, tak? Nie, w podwózce nic mi nie grozi, jest bezpieczny. Różowe, ale inny ma odciąć bez dole. No i tak, i wcale ten. No najwyżej kierowca się okaże poplecznikiem Dark Core. No właśnie. I tak jak mi tak się nie stanie. Bo tam się na koniec. A ja jestem spryciarz. Czekaj. Dobrze, dobrze. Faktycznie to będzie jeszcze bardziej bezpieczne. Wizjonamy naszą taką podwózkę do zyska. Znaczy taką podwózkę darmową, a potem tą płatną. No. Ja chyba lubię taką dodatkową ochroniarzę. Nadchodzimy. Vanilla Dust i Annalise Lion meldują się z drugą częścią Księgi Ceremonii Światła. Druga część. Dziękuję, Annalisa. Pozostało już tylko dwie. Wiem dokładnie, gdzie są. Czekaj, dlaczego nie ma tam tego? Bo nie. Starszeń, spotkanie w lesie. Czy robimy to w następnym odcinku, to jest tak, my też dzisiaj. Dzisiaj przez do zobaczenia. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że przyjemnie się wam oglądało i że nie wyszedł zbyt długi. Zbyt krótki. Więc jakby czasem nie odpowiadał, to bardzo was przepraszam. Do zobaczenia. Aż podstawy się u mnie bardzo stensy.